Dlaczego i jak stosować zasadę szukaj możliwości, odpowiadaj na potrzeby? To jest trochę taki slogan, takie motto w naszej wspólnocie, w Metanoi. Zobaczyliśmy w pewnym momencie, że jest taka perspektywa w Kościele, że albo jesteśmy bardzo konsumpcyjni, albo ktoś musi nam pokazać palcem, co trzeba zrobić. Natomiast ja wierzę, że my mamy posłannictwo, które jest nam dane przez Ojca, przez Boga, w sakramencie chrztu, w sakramencie bierzmowania. I to szukaj możliwości, to jest patrz, rozglądaj się, bądź uważny na to, co Bóg chce uczynić. Patrz na tych ludzi, którzy są wokół Ciebie. To jest nawet jak w historii z tym miłosiernym Samarytaninem, kiedy po prostu dostrzegasz i nie zauważają, albo zauważają, idą dalej, a Ty widzisz potrzebę i zaczynasz na nią odpowiadać.